W Ucho na świat wędrujemy po takich oficjalnych, turystycznych ścieżkach, ale bardzo lubimy, jeżeli ktoś odkrywa przed nami takie swoje osobiste ścieżki. Dorota Ruszkowska jest artystką, malarką. Zaczęła swoją edukację w Supraślu od liceum plastycznego, a skończyła w Arnhem w Holandii. I tam też już pozostała, więc pokaże nam te ścieżki, które prowadzą po Arnhem, które są dla mieszkańców tego miasta i okolic takie bardziej oczywiste, a mniej oczywiste dla. Turystów. Lubisz to miasto? Polubiłam to miasto po latach na pewno bardziej. Zwłaszcza kiedy zrobiłam pracę o Arnhem, a nazwałam tę pracę Arnhemskie Ikony i to są architektoniczne ikony miasta. I przez to zaczęłam patrzeć innymi oczami na to miasto, i wtedy to mi się bardzo pogłębiła więź z miastem. To są takie. Nastrojowe obrazy, które pokazują najważniejsze budynki w mieście. Czy jeżeli przyjeżdżają znajomi, masz wśród tych budynków jakieś takie must see, którego w ogóle nie można ominąć i warto o nim wiedzieć więcej? Jeszcze chciałam dodać, że to miasto łączy się gdzieś też z Polakami, bo właśnie w Arnhem jest ten most, o jeden most za daleko, z filmu o jeden most za daleko, więc to też ma dla mnie specjalny wydźwięk. Operacja Market Garden, 44. rok. W tym roku będzie 80. rocznica Market Garden, gdzie m.in. walczyli Polacy. To nie było dużym sukcesem, bo przeprawa przez Ren no niestety nie powiodła się przez niezbyt dobre dyrygowanie angielskiego generała. To tak w skrócie. Więc Polacy zawsze wracają do Arnem i obok Arnem do Drill to jest taka zaprzyjaźniona z Polską, z Polakami miejscowość, gdzie Polacy właśnie tam lądowali w czasie II wojny światowej i mieli przebrnąć przez ten ren. Sporo Polaków tam zginęło, więc pamięć o Polakach żyje tam do dziś bardzo intensywnie, bardzo mocno. W związku z tym ja chciałam też coś z powrotem zrobić dla tych Polaków, więc zaczęłam współpracę z Airborne Muzeum, które jest poświęcone tej walce i tej operacji Market Garden. Czy wystawa opowiada tylko o tym jednym wątku historycznym, czy można się dowiedzieć o tym mieście więcej? W tym muzeum, to jest akurat muzeum historyczne poświęcone właśnie II wojnie światowej i tej właśnie operacji Market Garden. Natomiast jeżeli chodzi o miasto, kościół Ełżebiusza, na którym jest wielka winda, a z niej wystaje szklany balkon. I da warto się na to wspiąć i wtedy widać całe miasto. Można sobie tam wjechać w zwykły dzień, czy tylko w weekendy, czy to jest otwarte? W Otwar ogóle? To jest otwarte codziennie, także można codziennie wjechać. Naprawdę warto, bo widać rozprzestrzenia się wtedy całe miasto pod naszymi stopami i stamtąd robiłam też fotografię do tych prac właśnie o Arnym. Czy to miasto jest bardziej nowoczesne czy bardziej historyczne? Zostało dosyć mocno zniszczone w czasie II wojny światowej, więc zostały elementy historyczne, ale no jest sporo też nowoczesnych elementów, więc to jest takie połączenie. A jak się tam porusza turysta, czy po takich ścieżkach, które pokazują mu historię miasta, czy raczej się idzie w jakieś takie zupełnie nowoczesne przestrzenie wystawowe, w jakieś atrakcje bardzo turystyczne, czy to jest miasto, do którego w ogóle rzadko trafiają na stałe turyści? To zależy od zainteresowań turystów. We wrześniu sporo jest turystów właśnie w związku z tą operacją Market Garden. Są też turyści, którzy przyjeżdżają ze względu na sztukę na modę. Akademia Sztuki w Arnym słynie też z wysokiego poziomu mody i tam są urządzane eventy w związku z tym. Sporo młodych ludzi też przyjeżdża. Arnhem staje się też coraz bardziej międzynarodowym miastem przez to, że jest coraz więcej międzynarodowych studentów, a to przyciąga z kolei inne też populacje międzynarodowe także i życie kulturalne też y, wtedy kwitnie kiedy jest dużo studentów, dużo młodych kreatywnych osób. Tak, tak, tak. Mieszkam od 25 lat w Arnhem, tak jak mniej więcej dobrze liczę i przez te lata to się naprawdę bardzo, bardzo mocno zmieniło. Bardzo się miasto rozwinęło właśnie w stronę kulturalną, tak. Czy są takie miejscówki, które warto polecić? Centrum. Wokół centrum na pewno można zobaczyć dużo i ciekawych rzeczy. Wokół miasta jest dużo ciekawej natury, to może tutaj i, i sporo też Holendrów przyjeżdża też w okolice Arnhem i to jest bardzo fajne. Co jest fajne dla Holandii, ja to bardzo lubię i cenię w Arnhem, że Arnhem jest lekko górzyste przy zupełnie płaskiej Holandii. Uwielbiam te pagórki w Arnhem. No to jest, dla mnie to jest takim dużym atutem i zaletą. Dorota Różkowska mniej więcej od 25 lat mieszka w Arnhem, jest artystką i swoją karierę artystyczną zaczynała w Supraślu, a teraz maluje piękne rzeczy właśnie w Holandii i cały cykl jej prac dotyczy właśnie tego miasta. W w tych pracach można zobaczyć różne budynki. One są w takim ujęciu bardzo artystycznym, ale wyglądają niezwykle nastrojowo. Jakie jest Arnhem dla tych, którzy przyjeżdżają? Czy rzeczywiście takie trochę jak na Twoich obrazach, sentymentalne, niebieskawe, takie jak z innego świata? Czy to jest miasto szkła biznesu i młodych ludzi, którzy przyjeżdżają tam do uczelni? Arnem ma trzy charakterystyczne cechy właściwie: Moda i sztuka, z czego słynie, natura wokół Arnhem i Arnem jest miastem innowacyjnym też. Dużo się dzieje na płaszczyźnie innowacji. Co to znaczy innowacje? To znaczy, że to idzie w IT, technologie, tego typu rzeczy. W technologię, ale związane z elektrycznością, z rozwojem nowych sposobów elektryczności. Z tego z Arnem zaczyna słynąć coraz bardziej, i przyciągać też. Firmy spoza Europy. To się rozwija. Arnhem zaczyna z tego słynąć, właśnie. Czy z tych pieniędzy, które płyną do Arnhem, też y, zyskuje sztuka, czy takie atrakcje, które mogą przyciągać turystów, którzy po prostu są ciekawi tego miasta? Sztuka płynie swoim torem, jak gdyby. Bo są organizowane różne ekspozycje, różne wystawy, różne eventy co dwa lata w związku z modą. Na przykład Arnhem też jest na wschodzie Holandii, trochę tak jak Białystok. Było, jest takim trochę mniejszym miastem, ale teraz coraz bardziej wchodzi na tą małą mapę Holandii i może też nawet mapę Europy. Czyli przestało być za ściankiem. Tak, coraz mniej, coraz mniej, tak, tak, tak. Jeżeli są organizowane jakieś duże eventy, to są jakieś miejsca, które warto sprawdzić? To się ciągle zmienia, więc po prostu trzeba patrzeć na kalendarze imprez. City Marketing, tam też można sporo się dowiedzieć o Arnem albo arnhem.nl. Zrealizowałaś cykl prac, które pokazują Arnem. Wiemy, że tutaj jest taki stary, piękny kościół, który może służyć za widokową, ale co jeszcze z tych budynków turysta może zobaczyć, zdziwić się trochę albo może go to zaskoczyć. Z czego Arnym jest bardzo dumny. To jest od paru lat nowa stacja. I to jest perełka architektury. W tym momencie nie pamiętam, kto był architektem, ale to jest przepiękna architektura, falująca, trochę jakby hiszpańska. Właściwie ta stacja jest trochę nawet za duża na Arnem, ale jest naprawdę zachwycająca. To Warto jest stacja pociągowa? Tak, główna stacja pociągowa. Tak, jest parę innych mniejszych, ale ta główna stacja pociągowa w centrum jest naprawdę perełką architektury, jest przepiękna. Skoro mówimy o pociągach, czy tutaj do Arnem się dojeżdża wygodniej pociągiem, czy sobie raczej wynająć samochód? Jak to wygląda? Ale pociągiem, jak najbardziej pociągiem. Jeżeli mówimy o komunikacji, z czego Arnhem się wyróżnia i słynie, to są trolejbusy. To już wewnątrz miasta, I, bo nie ma dużo miast w Holandii, w których jeszcze jeżdżą trolejbusy, a właśnie w Arnhem jeżdżą jeszcze trolejbusy i to wyróżnia Arnhem też. Czy to jest drogie miasto? Nie. I komunikacja miejska też nie jest przesadnie droga? Nie, absolutnie nie, ale Arnhem nie jest aż tak bardzo duże, więc polecam rowery i na Czy są takie dostępne mapy, które pokażą nam te najważniejsze miejsca? I co jeszcze wśród tych miejsc, oprócz tych dwóch, o których powiedziałyśmy, może być takim ważnym punktem? Niedawno zostało odrestaurowane Muzeum Sztuki, bardzo polecam. Ciekawy obiekt architektoniczny i też dosyć fajna kolekcja sztuki realistycznej, głównie. A teraz wokół są różne takie dodatkowe wystawy. Czy ono jest w centrum, czy poza? Troszeczkę poza, ale to można bardzo łatwo dojść na piechotę. Mhm. Da się po na piechotę zwiedzić? Tak, tak, miasto nie jest aż tak duże i tak rozległe. Znaczy, te, centrum nie jest aż tak duże i tak rozległe. Miasto samo jest rozległe, ale te miejsca do zwiedzania, centrum śmiało. Na A jeżeli nie, na stacji jest wypożyczalnia rowerów, więc śmiało można wypożyczyć rower, więc to jest bardzo łatwe. Nie kwapiłabym się na autobusy, bo to nie, wiem, Arne, nie jest aż tak duże to centrum. Czy ścieżki rowerowe, tak jak w Holandii, wiadomo są bezproblemowo zorganizowane, się zorientujemy? To jest łatwa, dostępna sprawa i łatwo się z tego korzysta. Dorota Roszkowska rodem z Białego Stoku mieszka w Holandii, jest artystką, malarką, wystawia w Holandii, w Polsce też zresztą w Białym Stoku. Można oglądać jej planety w kwestii czasu. Ale dzisiaj zaglądamy do miasta, w którym mieszka na stałe, czyli do Arnhem. Bardzo ciekawe, chociaż nieduże. Natomiast poza miastem też turysta znajdzie coś dla siebie. Ta natura wokół Arnhem jest urocza, przepiękna. Mnóstwo samych Holendrów też przyjeżdża w te okolice Arnhem. Arnhem jest lekko pagórkowaty i to i dla turystów, i dla Holendrów jest atrakcyjne. Rozległe parki narodowe, Hochwelle, nie wiem jak to przetłumaczyć, więc mówię to po holendersku, są naprawdę atrakcją. To jest taki wybieg w naturę, zaszycie się w ciszy, gdzie zwierzęta chodzą luzem, konie chodzą luzem. Dziki też można spotkać. <laughs> Trzeba uważać, ale można spotkać. Więc naprawdę tak blisko miasta natura jest bardzo urocza. Czy musimy na długie trasy się przygotować? Czy możemy wziąć rower? Jak to tam jest e, zorganizowane? Na rowery można wziąć, to już tak trochę dla z lekka bardziej wytrenowanych rowerowo. No wtedy już jak poza miasto, to dobrze mieć samochód, bo komunikacja miejska tam raczej nie dojeżdża. Tak, samochód albo rower. Czy tam są trasy wyznaczone, czy będziemy wiedzieli, jak się poruszać? Czy po prostu idziemy sobie w zieleń i tam już się zorientujemy, co nas pociąga, a co nie? Jest mnóstwo tras wyznaczonych i te trasy też można w tym głównym kościele, na którym jest ten szklany balkon, można zasięgnąć informacje, jeżeli fizycznie, oczywiście online też, ale fizycznie tam można zasięgnąć informacje, są świetnie wyznaczone trasy, tak. Jako mieszkanka Artem bywasz tam często? Tak, i z wielką przyjemnością. Czasami mam taki dylemat, w którą stronę iść, dokąd pojechać, bo jest mnóstwo ciekawych miejsc. Są też takie wielkie wydmy, gdzie czuję się w innym kraju. A przy czym warnym, o to jeszcze warto powiedzieć, w parku -E value jest przepiękne muzeum sztuki i wokół tego muzeum jest potężny park. To jest super atrakcja. To się nazywa Króler müller museum Czego ona dotyczy? Tam jest też sztuka Van Gogha, między innymi, więc tych naprawdę super artystów. To muzeum jest właściwie, nie chcę powiedzieć fajniejsze, inne niż to muzeum w Arnhem, ale jest naprawdę super atrakcją dla turystów. Czy ono jest nowoczesne? Jest nowoczesne, chociaż już nie jest wcale takie nowe, ale jest nowoczesne. Toż już są wystawy czasowe, ale kolekcja stała jest bardzo interesująca. Już dosyć dawno tam nie byłam, muszę się chyba znowu wybrać. Czy to jest tak jak w tych muzeach holenderskich, że możemy pójść pozwiedzać, a jednocześnie jest kawiarnia, jest taki klimat, w którym można posiedzieć, pogadać, spędzić czas? Tak. Poza tym to muzeum ma też przepiękny park rzeźb, więc to muzeum polecam tak na wiosnę, lato, jesień. Bo ten park wokół muzeum też jest obszerny z wieloma pięknymi rzeźbami. No i ten park natury. I w tym parku są tak zwane białe rowery. Jak tylko przekroczymy granicę, bo wstęp do tego parku. Parku też jest płatny. Jak tylko przekroczymy granice tego muzeum, to są tak zwane białe rowery, które stoją po prostu za darmo. Każdy się nimi może posługiwać i są do wolnego użytku, i tymi rowerami możemy jeździć po całym tym parku i możemy też dojechać do muzeum. To jest taka ciekawostka, dosyć wyróżniająca taki park i to jest też na Holandię dosyć typowe. To naprawdę bardzo, bardzo od serca polecam, zwłaszcza dla miłośników sztuki. Z uchem na świat zawędrowaliśmy do Holandii, ale nie jeździmy jak obieży światy po całej Holandii. Tylko zaszywamy się warchem, niewielkim miasteczku na wschodzie Holandii, w którym mieszka Dorota Roszkowska, rodem z Białego Stoku, artystka, która tam też tworzy i wystawia i pokazuje swoje prace. Jest tam. Takie życie muzealne, z tego co widzę, całkiem nie małe, pomimo tego, że miasto nie jest duże. Muzeum Sztuki jest w samym marnym, natomiast to Muzeum Historyczne to jest Airborne Museum i to jest bay To jest miejscowość obok Arnem, niecałe 10 kilometrów od Arnem. I to jest takie centrum. Informacji historycznej. Tam przyjeżdżają ludzie z całego świata, Anglicy, Kanadyjczycy, też Polacy. We wrześniu jest taki wielki marsz ku pamięci tej operacji Market Garden, walki o ten most, o miasto. Zbierają się wtedy tłumy we wrześniu, więc jest bardzo też turystycznie, ale to też ci turyści przybywają też do Arnhem, więc to jest właściwie wtedy połączone. A obok jest jeszcze Drill, gdzie też we wrześniu przyjeżdża mnóstwo też Polaków. Uczcić pamięć tak, tych tak, historycznych tak, tak. wydarzeń z czasów II Wojny Światowej. Jak tam jest prowadzona edukacja taka historyczna? W samych miejscowościach, jak w tym Osterbeek, bo jest też na przykład cmentarz żołnierski, gdzie leżą Polacy, Anglicy, Kanadyjczycy, Amerykanie i tam chodzą też szkoły, które są bliżej tej miejscowości, natomiast nie za bardzo jeżdżą szkoły z jakichś większych odległości. Młodzież chodzi do muzeów, tak z klasami. Arnhem jest miastem starym. Zbliżamy się powoli malutkimi kroczkami do uczczenia 800 rocznicy miasta. To jeszcze trochę po Potrwa parę dobrych lat, ale już są przygotowania i ten główny kościół w centrum miasta, ten najwyższy, który przez 15 lat był odrestaurowywany i teraz te rzeźby, płaskorzeźby na tym kościele są takie koronkowe, z czego arne miasto jest dumne. I nie funkcjonuje już jako kościół, ale funkcjonuje jako centrum zwiedzania. To jest też może takie wyróżniające. Kościoły zmieniają formę w mieście też. To jest też typowe dla Holandii. Czy miasto ma jakieś swoje ceremonie, specyficzne festiwale oprócz tych spotkań wrześniowych? Tak, jest na przykład Noc Mody co roku, bo jest dzielnica mody też przez to, że na Akademii Sztuki w Arnhem jednym z kierunków jest moda i ta moda wyrosła już do takich większych rozmiarów w Holandii, ale też światowych. W związku z tym są imprezy organizowane wokół mody i Arnhem z tego właśnie słynie. Więc Noc Mody jest w tej dzielnicy mody, gdzie są różni przedsiębiorcy i projektanci. I mody. To jest bardzo fajna impreza. A oprócz tego jest organizowany Fashion Festival, i to jest organizowane bodajże co dwa lata. Czy są przysmaki, które się kojarzą Holendrą z tym regionem? No, typowe ciastka to są takie, tłumacząc to dokładnie, to są arnhemskie dziewczynki. Nie wiem skąd ta nazwa powstała, ale to są typowe arnhemskie ciastka, które turyści na pewno z chęcią kupują. I są przepyszne. Naprawdę są smaczne? Naprawdę są smaczne. Wędrujemy w ucho na świat z Dorotą Różkowską po Arnhem, niewielkim mieście w Holandii, w którym Dorota Różkowska, artystka malarka mieszka na co dzień, zresztą od lat 25. To jest małe miasto, ale płynie przez nie potężna rzeka. Ren. Czy ona jest wykorzystywana turystycznie? Tak, ale jeszcze na pewno trochę za mało, tak mi się wydaje. Miasto jest odwrócone do Renu. W innych miastach w Holandii jest trochę inaczej, więc nad tym miasto pracuje, ale to mogłoby na pewno być jeszcze bardziej wykorzystane. Jest festiwal muzyki, który latem jest organizowany nad rzeką na przykład. Są restauracje, są też nad rzeką. Zrobiony jest taki strumień odkryty, który łączy tak też miasto z rzeką, więc to się powoli zaczyna zmieniać, ale na pewno mogłoby to być jeszcze bardziej wykorzystywane. Poza tym ta żegluga turystyczna, to też jest atut miasta. Czy są tam takie miejsca, które po prostu służą spacerowaniu, odpoczywaniu nad Renem? Są, ale jeszcze Mogłoby to nabrać większych rozmiarów, także jak najbardziej polecam nad Ren, zapraszam. Ciut trochę poza miastem, obok czy trochę dalej od tych bulwarów są takie małe plaże, gdzie latem ludzie robią sobie pikniki, czasami nawet ogniska, nawet w takich bocznych odłamach Renu pływają, więc to jest taki też trochę aspekt turystyczny, rekreacyjny. Lokalni ludzie wiedzą o tych miejscach? Tak, głównie tak. No, to tak. bardzo dobrze świadczy o tym życiu prawdziwym, do którego można dołączyć, jeżeli ktoś będzie wiedział, że trzeba poza miasto, wzdłuż Renu przejechać, przepatrzeć i może trafić na takie miejsce. Czy w samym mieście zieleń jest traktowana w jakiś szczególny sposób? Co jest bardzo ciekawym aspektem. Arnhem wygrało w tym roku zajęło pierwsze miejsce. Może nie wygrała, zajęło pierwsze miejsce w wyciąganiu płytek betonowych ulicznych, bo w Holandii jest taka akcja wyciągania właśnie tych płyt betonowych ulicznych, żeby zazieleniać miasta i robić tego takie mini ogródki. I właśnie Arnem wygrało, bo wyjęło najwięcej z całej Holandii tych płyt betonowych. Ale to jest dosyć ciekawe, więc Arnem się naprawdę zazielenia. Poza tym Arnem jest zielonym miastem. Na pewno ciekawym miejscem warnym jest jeszcze Park Sonsbejk, jeden z najpiękniejszych parków w całej Holandii, a może i w Europie. Spacerowy? Spacerowy. I tam jest taka część bardziej zadbana, i też część taka bardziej dzika. To jest na pewno też wspaniała część turystyczna, tak na odpoczynek. I tam właśnie mnóstwo młodzieży, bo też ma taki piękny spadek z widokiem na miasto. Mnóstwo młodzieży przychodzi z piknikami, także to miejsce latem. I wiosną bardzo żyje. Odbetonowywanie miasta bardzo mi się podoba, bo u nas jest wręcz przeciwnie: to jest tak ku pamięci, że jak zabetonujemy sobie wszystkie możliwe ryneczki, to potem będziemy odbetonowywać i tak, wyciągać te tak, płyty tak, tak, betonowe. Nie wiem czy konkursowo, ale jest to zdecydowanie przednia myśl.